Dobry wieczór Państwu. Cieszę się, że Państwo przyszli w ten wieczór tutaj w nasze gościnie na Chodzie Instytutu Kultury Miejskiej. Ja nazywam się Dominika Ikonnikow, jestem koordynatorką Akademii Gdańska, cyklu wykładów dotyczących szeroko pojętej historii naszego miasta, organizowanych już od 5 lat przez Instytut Kultury Miejskiej. Tegoroczna edycja dotyczy Gdańska, którego już nie ma. W związku z tym taki właśnie wykład dotyczący znamienitych trunków, z których spłynęło nasze miasto, i wykład poprowadzi dla Państwa Tomasz Biegański. Tomasz Biegański, proszę Państwa, jest głównym piwowarem w browarni Gdańsk. Obecnie jest słuchaczem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, gdzie uzyska niebawem tytuł dyplomowanego piwowara, a do tego, proszę Państwa, jest wielkim szczęściarzem, ponieważ jego praca to jest tak naprawdę jego wielka pasja. W związku z tym najlepiej przedstawi zalety swojego zajęcia. Oddaję głos i jeszcze raz dziękuję Państwu za przybycie. Dziękuję Pani Dominiko. Witam Państwa serdecznie. Czy możemy tak słuchać? Tak, głośno. Tak naprawdę Pani Dominiko, jestem szczęśliwą osobą, ponieważ odnalazłem swoją pasję, rozwijam tą pasję i chętnie się z Państwem podzielę historią piwa gdańskiego. Chciałbym opowiedzieć, kiedy to piwo zaczęto towarzyć, następnie jakie piwo ważono, gdzie ważono. Chciałbym też się podzielić bogatymi ilustracjami. No i taka trzecia część wykładu to doświadczenie, literatura zebrana w poszukiwaniu drożdży Jana Heweliusza, w odtwarzaniu piwa japońskiego, co nie ukrywam, bardzo mnie zainteresowało. Tak, to kim jestem, to już powiedziałem, Tomkiem Biegańskim. Dlaczego tutaj jestem, także wspomniałem, co się muszę Państwu przekazać, to też wiemy. Początki piwowarstwa gdańskiego to po zbożach, które używano tutaj już właściwie od zawsze, 8-9 wiek, głównie była to pszenica, żyto, a z jęczmienia i z owsa, jęczmienia i owsa używano do ważenia piwa, do przygotowania tego wspaniałego trunku, napoju życia, jak się mówiono w Gdańsku. Tutaj chciałbym przedstawić z rodu Piastów Siemowita, Lestka, a tutaj nie zmieniłem, Siemysława. On, Siemysław, był ojcem Mieszka I dopiero, a piwa wtedy ważono w przydomowych gospodarstwach. I to też można powiedzieć, że ten trend piwowarstwa domowego po nawet 1000 lat powrócił w Polskę, w Europie. Jest to bardzo mocny trend. Historia zatoczyła tutaj wielkie koło. Na początku piwa, tak jak wspomniałem, ważono w domach. Przywilej ważenia piwa należał do wszystkich mieszkańców Gdańska. Jednakże z biegiem lat produkcja piwa, ważenie piwa rozwijało się coraz mocniej. W roku 1224 przybyli tutaj na ziemię Prus Królewskich kupcy z Lubeki oraz rzemieślnicy z Westfalii oraz Nadrenii. I te dwie grupy stworzyły samodzielną gminę mieszczańską. Tutaj proszę, zaznaczyłem Lubekę i Gdańsk, więc to piwowarstwo nasze gdańskie ma początki w piwowarstwie niemieckim. I już wtedy, w latach 1261-63, tworzy się nowe miasto na prawie lubeckim. W tym momencie powstają już dwie grupy, takie społeczne, zawodowe. Browarnicy występują w księgach już od 1342 roku. Jest to grupa osób, które inwestowały w sprzęt browarniczy, w instalacje, w kotły, w drewniane kadzie fermentacyjne.
i owi browarnicy zatrudniali piwowarów. No, ktoś musiał w tych browarach pracować. Piwowarzy należeli do bardzo takiej, można powiedzieć, lepszych robotników, do arystokracji robotniczej. Mówiono o nich sui generis. I tutaj już pojawia się pewien konflikt pomiędzy osobami, które miały kapitał, aby założyć browar, a osobami, które potrafiły ważyć piwo. Aby zostać piwowarem, należało ukończyć kurs przelotniczy czteroletni, czyli też nie każdy mógł zostać piwowarem w owych czasach. No i te grupy często się ścierały pod kątem ekonomicznym. Browarnicy też nie mieli łatwo, ponieważ Rada Miejska dość mocno cisnęła pod kątem nakładanych podatków na browarników. Browarnicy musieli utrzymać piwowarów, więc to nie były łatwe i proste rzeczy. A w drugiej połowie XIV wieku występuje już specjalizacja browarnictwa i ważenia piwa w Gdańsku. Pojawia się kolejna grupa cech słodowników. Może tutaj nadmienię, że słód jest oprócz wody takim podstawowym źródłem cukrów i białek, a słodownicy, każdy rodzaj ziarna, z którego ważono piwo, czy to pszenica, czy owiec, to ziarno namaczali, gdy ziarno zaczynało kiełkować, w tym momencie było poddane suszeniu. Na początku suszono na rusztach opalanych drewnem. Kolejnym krokiem było stworzenie już słodowni, które miały systemy wentylacji, które już tylko ciepło powietrze bez aromatów słodów, z aromatów dymu przenikały do piwa. Bo to jest taka kolejność, iż jeżeli słód jest nędzony dębem, bukiem i użyjemy go do ważenia piwa, jeżeli zatrzemy ten słód wraz z wodą, na pewno te dymne posmaki przejdą do piwa. No myślę, że teraz możemy delikatnie, jako piwowar, starać się te smaki tak trochę już bardziej w ugrzecznionej formie używać w piwach, które ważę w browarze, w którym pracuję, tutaj nieopodal po drugiej stronie rzeki. Jest to na przykład słód wędzony bukiem. Wprawdzie dodatek nie jest niewielki, może 8-10% tego słodu w całej kompozycji słodowej. Jednakże później w gotowym piwie ten smak przenika. No, kiedyś podejrzewam, że przygotowanie słodu było takie dość siermiężne. Mówi się, że piwa miały kolor brunatny, czasami ciemniejszy, w zależności co słodownikom udało się uzyskać podczas procesu przygotowania słodu. No i dalej takie elementy trudnego życia browarników. Tutaj poszło o możliwość importu piw wismarskich oraz innych dóbr, które niestety, wprowadzając konkurencyjność na nasz rynek, obniżały tą wartość rzeczy, które ówcześni rzemieślnicy produkowali tutaj na terenie miasta. W tym konflikcie, do tego konfliktu dołączyły się kolejne cechy, między innymi cech bednarzy, którzy byli ściśle związani w tych okolicach okołopiwnych. Wtedy przygotowano beczki do fermentacji, do transportu. Przygotowano także, przez bednarzy były kadzie fermentacyjne, dębowe, więc bardzo znacząca grupa społeczna w Gdańsku, w piwowarstwie.
No, Gdańsk, wiadomo, był miastem portowym, tutaj mnóstwo statków przepływało, to piwo chętnie kupowali kupcy z miast hanseatyckich, więc no, też był taki kolejny ciekawy epizod, gdyż kupcom w pewnym momencie w Gdańsku kupcy skupowali słód, który spływał tutaj parkami z Polski, także nie starczało tego surowca do ważenia piwa dla lokalnych producentów. Stąd Rada Miejska nakazała pierwszeństwo wykupu tego słodu przez lokalne podmioty ówczesnie ważące piwo. No, konflikt skończył się słabo właściwie dla browarników. Część z nich została powieszona, ich pomocnicy wygnani z miasta, więc trudne czasy. A to wszystko działo się za czasu Winricha von Kniphode, który był wielkim mistrzem zakonu. To taki, porównuje się tą postać do Kazimierza Wielkiego, więc on był odpowiedzialny za wzrost mocy i jakby obszaru działań, też formy działań ówczesnych krzyżaków. No tak jak wskazano, tak jak wspomniałem, to powstanie, pierwsze powstanie browarników skończyło się niekorzystnie dla jego przywódców, można powiedzieć. Kolejne trudne lata to podatki nakładane przez krzyżaków, jak 1/16 część partii słodów, które trzeba było dawać na rzecz zakonu. No, zakon wtedy prowadził bitwy z Litwinami, więc każde dobra ówczesnej Europy, ówczesnego świata na pewno były wykorzystywane przez zakon. No, niestety ten przepis pozostał przez lata. Pierwsze piwa gdańskie, pierwsze wzmianki o piwach ważonych w Gdańsku pojawiają się w 1399 roku na Zamku Krzyżackim. Oczywiście Krzyżacy mogli zamawiać piwa sprowadzane z Niemiec, piwa z Lubeki, inne z innych ośrodków piwowarskich, chociaż już widać, że piwo gdańskie przenikało, już się pojawiało jako ciekawy trunek, było dostrzegane także przez krzyżaków, właściwie przez Niemców. No i też w 1400 roku browarnicy, jako rosnąca w siłę grupa społeczna, uzyskuje możliwość wstępu do elitarnego dworu Artusa. Tutaj spotykał się ówczesny biznes, można powiedzieć, czyli bogaci kupcy, producenci lokalni. No, jestem przekonany, że można było świetny interes ubić w dworze Artusa, ale no nie każdy mógł tam się pojawić. Taki kolejny krok w kierunku rozwoju browarnictwa to spis, który mówi, iż na prawym mieście, czyli tutaj właściwie na tym głównym mieście, było 378 browarników, czyli właścicieli browarów. I to nie było tak, że jeden browar posiadał jeden browar. To były różne instalacje, one rosły wraz z czasem. Mówi się o takich mniejszych, 100-litrowych, aż nawet do takich 30-hektolitrowych, czyli 3000 litrów każdego waru. Więc rozpiętość wielkości tych ważelni była naprawdę duża. Tak jak na Starym Mieście, no, był tylko jeden, na Nowym Mieście, w okolicy ulicy Robotniczej nie odnotowano żadnego browarnika. Cała produkcja skupiała się tutaj na mieście. Tutaj mamy Fish Park, czyli targ rybny, ulica Długa. Tak, wiedzą Państwo, gdzie więcej jesteśmy? Więc to są te ulice. No jak
Najwięcej browarów mieściło się na ulicy Świętojańskiej i Szerokiej, na dzisiejszej Straganiarskiej, która niegdyś nosiła nazwę ulicy Browarniczej. Było także ich dużo. No i tak stopniowo w dół ulica Ław Chlebowych, czyli teraz ulica Chlebnicka, Świętego Ducha. To były te miejsca, gdzie przygotowano nabój życia. Bardzo ciekawe odkrycie archeologiczne przy klasztorze dominikanów na ulicy Świętojańskiej. W 2006 roku odkryto pozostałości browaru. No, założony był gdzieś na początku XVI wieku, jednakże na starszym browarze zbudowano nowy i to też bardzo, bardzo ciekawe odkrycie. Nie wiem, czy tutaj dobrze widać. Postaram się Państwu pokazać. Tutaj jest umiejscowienie kotła warzelnego. Następnie tutaj znajdują się prawdopodobnie fermentory, czy też tak zwana kać próżna, która była używana między innymi do dekantacji, czyli przetaczania, przerzucania fermentu już w trakcie produkcji. Myślę, że tutaj będzie widać lepiej. Prawda? Tutaj mamy kocioł, fermentację. Może warto byłoby powiedzieć, iż tak trochę przybliżyć Państwu proces gorzenia piwa, który nie zmienił się od lat. O słodownikach już wspomniałem. Każdy rodzaj ziarna poddany namaczaniu, zaczyna kiełkować, jest suszony, staje się słodem. Następnie słód zaciera się wraz z wodą, miesza się śrutowany słód. Śrutowano wtedy, czyli mielono ten słód w wielkim młynie, który był największym młynem w Gdańsku. Służył do mielenia słodów, do mielenia ziaren na mąkę. Obok znajdował się mniejszy młyn, tak zwany młyn pszeniczny oraz trzeci w Gdańsku, także mały. Tutaj widać osadzenie kotła w palenisku, czyli też już w tym momencie zadbano o utrzymanie takiej straty, to się mówi, uzyskania ciepła, niwelowano. Kotły nie były grzane już paleniskiem od dołu, natomiast wyspecjalizowano taką jakby otulinę tego kotła, przeważnie były to kotły miedziane wraz z systemem paleniska, który tutaj akurat nie widać, słaby kontrast jest. Tu chyba będzie widać. Tak, jest dżentelmen, który pali drewno pod kotłem i przygotowano tutaj zacier. Zacier filtrowano poprzez, już potem po zacieraniu poprzez słomy, poprzez inne naturalne takie środki, aby oddzielić rzeczkę piwną od tego młota browarnego, który właściwie już teraz nie będzie potrzebny. I też przy browarach usytuowane były też gospodarstwa, takie mniejsze inwentarze. Tym młotem karmiono zwierzęta, unikano karmienia koni młotem browarnym z racji zdęć i myślę, że taki efekt, gdy stałoby się z tyłu konia, byłby porażający. Ale okej, przejdźmy dalej. Proszę uprzejmie. Taka ówczesna fermentownia, no to jest połowa XVI wieku, czyli no, mówi się tutaj o objętości około 3000 litrów. Tu są te dwa naczynia także. Teraz kilka słów o piwowarach. To byli piwowarzy, aby zostać, jak wspomniałem, piwowarem należało uczyć się 4 lata.
dzielili się takie klasy piłowarzy. Ci najwyżej usytuowani, najbardziej doświadczeni, to Chopin Revere, ich zatrudniano około, zatrudniano ich dwóch w browarze i wspierali się ci piłowarzy pomocnikami. No, ta struktura w browarach funkcjonuje, można powiedzieć, do chwili obecnej, teraz po 600 latach, 700, także w małych browarach restauracyjnych. Zespół dwóch piłowarów, jeden, dwóch pomocników jest wystarczający i można ten browar prowadzić. No tutaj malowidła, nie wiem czy Państwo widzą dobrze kontrast. Jest to piwowar, widać uśmiechnięty z kuflem piwa przy zastawionym stole, no, może po pracy, dobrze wykonanej. No i także tutaj ryciny ogólnie znane piwowarów. Tutaj to nie jest mnich, to jest piwowar. Widać tutaj kocioł opalany drewnem. Na rycinie obok jest to rozlew już piwa do beczek. Tutaj stawiałbym, że to są fermentory. Tutaj na ogniu gotuje się war. Czy tak praca wyglądała, browarze? Tak, no też teraz można powiedzieć, tak wygląda. Projekty beczek dębowych do piwa wróciły. Mają się świetnie. Tutaj już XVII wiek, ale także można zaobserwować palenisko, popielnik, taki jak to czerpak piwowarski, prawda? Oraz osoby pracujące przy ważeniu piwa. Kolejne zdjęcia. Tutaj praca piwowarów w browarze. Browary też były usytuowane przy ciągach rzecznych, to ułatwiało logistykę, obrót tymi beczkami, więc to się sprawdzało przed wiekami, jak i teraz. Piwowarze bądź bednarze, którzy przechowywali swoje trunki w spichlerzach, których tutaj tyle jest w Gdańsku, mury spichlerzy są dość szerokie, świetnie trzymają temperaturę, do tej pory się sprawdzają. A to też taka ciekawostka odnośnie spichlerzy, iż płacono wtedy podatek od usytuowania spichlerza względem ciągu rzecznego. Więc jeżeli był ustawiony spichlerz poprzecznie węższą ścianą, to był w tym momencie mniejszy podatek naliczany. Jeżeli właściciel spichlerza zdecydował się usytuować go wzdłuż, to determinowało wyższe podatki, więc to także ma znaczenie. Tutaj mamy piwowara i browarnika. Browarnika tutaj, myślę, ubiór jest dość wyjściowy, kufelek piwa, dzban na piwo. A ten dżentelmen był odpowiedzialny za produkcję, ma ten swój czerpak, naczynie, fartuch piwowarski i taki przygarbiony jest trochę, więc podejrzewam, że ten robił, ten pił. O bednarzach już trochę wspomniałem. Mocno rozwinięte rzemiosło w Gdańsku, więc bednarz jest po lewej stronie. A piwowar tutaj, proszę zobaczyć, w ręku ma kufel. Osoby, które związane są z piwem, piwowarzy, którzy są na sali, znają ten ruch, czyli już uważone piwo, wyszykowane z beczki na przykład, ogląda się pod światło, czy tam jest kurwa, czy jest dobra klarowność tego piwa. To także się nie zmieniło przez wieki. No i ulica Rycerska. Dlaczego myślę, że to są piwowarzy?
Piwo Jopeńskie, o którym będę wspominał, było przelewane do 13-litrowych małych beczułek. No, życzyłbym sobie, aby to byli piwowarzy, aby rozmiar beczki może się zgadzać. Piwowar po lewej stronie widać w trochę lepszej kondycji niż kolega. Nie wiem, może miał więcej pracy na browarze, albo on przypadkowo się zmęczył. O, chyba lepiej widać. Piwo jako napój życia. Tutaj ten dżentelmen, którego widzieliśmy. Bardzo słodka mina. Tutaj znowu nam się pojawia. No i delektuje się trunkiem fascyście duchownych, czyli te związki musiały być tutaj bliskie. Warto wspomnieć o najbardziej znanym browarniku, Janu Heweliuszu. Jan Heweliusz był zamożnym gdańszczaninem, jednakże dwa większe browary i kamienice uzyskał w posagu, żeniąc się po raz drugi z Elżbietą Kopman. Elżbieta dokończyła badania po Janu Heweliuszu. Warto wspomnieć, była 31 lat młodsza od swojego partnera, a to były inne relacje, inne związki. No i najbardziej znany Jan Heweliusz. Tutaj także chciałbym pokazać Państwu instalację do oglądania gwiazd Księżyca przez Jana Heweliusza. Ona mieściła się niedaleko kościoła na Świętej Katarzyny, chyba, jak się nie mylę. No i tutaj jest już wizualizacja, podejrzewam, że oparta na poprzedniej rycinie Obserwatorium Jana Heweliusza, który był browarnikiem, nie piwowarem. No i co? Generalnie mapa Księżyca, którą Jan Heweliusz opracował 500 lat temu, jest bardzo podobna. Znaczy to jest taka, jak mogła być na owe czasy. Teraz, gdzie ważono piwo i z jakich zbóż ważono? Więc tak, największym ośrodkiem produkcyjnym był Gdańsk. Tutaj, tak jak wspomniałem, było około 400 browarników, gdzie w Toruniu tych browarników było około 40-50, mimo tego, że Toruń był bardzo mocno rozwijającym się miastem, także pod kątem produkcji piwa. Głównie używano jęczmienia, chociaż ważono także piwa białe z pszenicy, ale o piwach za chwilkę wspomniałem jeszcze. No i kolejne zdjęcie wielkiego młyna, który był największym młynem w Gdańsku. Oczywiście od każdego miału należało zapłacić podatek. Tutaj także kolejna rodzina, właściwie prawo zdjęcie. No i teraz chciałbym pokrótce powiedzieć, co ważono i jakie to były relacje. Ale na początek musimy przejść jeszcze do jednostek miar używanych w Gdańsku. Był to łaszcz. Łaszcz był jednostką objętości. I w zależności od zbóż to są szacowane w kilogramach te zboże. No, owiec jest dość lekkim zbożem, pszenica czy też żyto, więcej tak to wyglądało. Według zapisków do uważenia jednej beczki piwa jopeńskiego używano około 180-200 kg słodów. Za chwilkę. To było piwo jopeńskie, było najbardziej znanym, najdroższym piwem właściwie ważonym w Gdańsku, ale o nim jeszcze opowiem, więc na razie zostawmy. Wprowadzę Państwa do innych piw. Piwo marcowe
było jednym z droższych piw, to była 1/3 ceny od piwa gdańskiego, które było takim, może wrócę do tego slajdu jeszcze, najbardziej popularne piwo, jakie ważone, to był tak zwany Tafelbier, czyli piwo stołowe. Niżej Krylling, później były jeszcze Cienkusze, o których literatura za dużo nie wspomina, to już rzeczywiście najniższa forma tego, co można było już bardziej zlać z beczek, podejrzewam. Piwo mikołajkowe, tak zwane Nicholas Beer, to było piwo ważone raz do roku i było przeznaczone tylko dla cechu browarników. Nie każdy mógł to kupić, trzeba było być zrzeszonym w tym cechu oraz ważenie tego piwa było nadzorowane przez starszego cechu, przedstawiciela tego cechu, aby tam nic niepokojącego zadziało, z racji tego, że tylko raz w roku można było je uważać. Prawda? Piwo marcowe było także troszkę, wspomniałem, no i jopejskie. O piwie jopejskim to mówiono, że jest w dwóch wariantach je ważono. W takiej wersji mocno skondensowanej brzeczki i połowy tego, czyli około 30 balików i 45-55, ale o tym jeszcze wspomnimy. Piwo mikołajkowe, czyli Nicholas Beer, o którym wspomniałem, raz do roku ważono dla cechu browarników pod nadzorem starszego cechu. Piwo gdańskie, to takie, jeżeli miał odnieść się do poziomu cukru w brzeczce przed fermentacją, to była taka piętnastka, czyli piwo pełne, no, powiedzmy te podstawowe, które znamy ze sklepów, mają 12,5 balinka, to miało około 15, czyli można powiedzieć, że było dość zbliżonym do piw takich mocniejszych, chociaż smakowo, no, trudno powiedzieć, jak mogło smakować. Ale o podobnej mocy waży piwo browar Amber, tutaj nasz rzemieślniczy na Pomorzu. To jest piwo, nazywa się Johannes, ma rzeczywiście 15 plateau, czyli gdyby chcieli Państwo spróbować, jest trochę słodsze, ja tam lubię. Piwo stołowe, czyli z jednego, a tutaj chyba nie wspomniałem, o piwie gdańskim. Z 1,5 łaszcza słodu w przeliczeniu tak z 3,5 tony tego piwa ważono około, znaczy przygotowywano finalnie około 16 beczek. Ten łaszcz będzie nam się tutaj przewijał. Będą się zmieniać tylko ilości beczek wyprodukowane z tego samego, z tej samej wielkości surowca. Prawda? Czyli idąc niżej, to jest piwo stołowe z tego samego słodu, czy może nie z tego samego, z takiej ilości słodu, już przygotowywano 30 beczek oraz dwie beczki Krylinga, czyli już takich jeszcze przed Cienkuszem, ale to już naprawdę było słabe piwo. No i prawda, Krolling 60 beczek w stosunku do 16 piwa wysoko gatunkowego. No i tu też był podział. Nie każdy mógł kupić piwo wysokogatunkowe. To także było regulowane poprzez Radę Miejską. Łączono także piwa oraz napary ziołowe. No i dlatego też powstało piwo z kminkiem, które regulowało trawienie. Piwo z koprem włoskim, pomagające podobno na kaszel, na choroby oczne. Piwo wierzbowe wspomagało pracę nerek, z rozmarynem na serce. I pion i rdest w piwie był odpowiedzialny za odrobaczenie. No nie spotkałem się jeszcze z komercyjnymi przykładami piw ważonych z ziołami stricte pod kątem podciągnięcia pewnych aspektów zdrowotności, tak bym to nazwał. Inne piwa. Mumme, czyli
takie brunszwickie mumy. Mówi się, że to jest protoplasta piwa jopejskiego, o którym będziemy wspominać. Piwo bitter no ma swoje konotacje teraz w ówczesnym świecie. No podejrzewam, że to taki dość wytrawne piwo, trochę lżejsze. Piwo groszowe, już myślę, że sama nazwa wskazuje, że tutaj jakości nie można było szukać, a w cienkuszach tym bardziej. Nie wiem, czy mam tutaj... Nie mam. Była też taka forma piwa, które było słabej jakości piwo, zmieszane z okruchami chleba, z twarogiem, tak zwana biermuszka. No, to było treściwe piwo, miało za zadanie było taki superfood, aby takie piwa gdańskie, które miały no, kaloryczność, te takie lepsze, taką wyższą i to także tak ku, aby się przepić, prawda, może nie zjeść, ale wypić i czuć się trochę bardziej pełnym. Także niektórzy rzemieślnicy, warto wspomnieć, w Gdańsku w kontraktach ze swoimi pracownikami musieli dziennie im dostarczyć około 1,5 litra piwa. Co prawda słabszej jakości, ale to występowało. No i może kilka słów o piwie jopejskim. Skąd się wzięła nazwa? Piwo jopejskie, cerveza navigalis, znaczy morskie, marynarskie, okrętowe i pływackie. Także to określano. Lub inaczej, cerveza toracina, z łacińskiego torax, to było ubranie, po niemiecku szata jope. I stąd mamy tutaj genezę nazwy piwa jopejskiego. Ta szata miano tutaj na myśli kożuch leśni, który podczas fermentacji pokrywał powierzchnię fermentora. Zaraz mówię leśnie, jak to tam je dalej zbierano, ale mówi się, że piwo jopejskie pochodzi właśnie od ubrania szaty i w konotacji z językiem łacińskim. W 1395 ważono piwo jopejskie już w 56 browarach i mówiono, że jest to król wszystkich piw. Co prawda dane eksportowe nie wykazują, aby to piwo było hitem sprzedażowym, ale było bardzo mocno rozpoznawalne w innych miastach anzatyckich. Generalnie to miało wiele, to może za chwilę o drożdżakach, albo dobra, to za chwilę wrócimy w tym piwie. Już w badaniach w 1857 roku Bayle odnajduje, odrębnia w piwie jopejskim drożdże takie szlachetne, rasowe, drożdże dzikie oraz pleśniaki. 50 lat później Lindner w swoich badaniach już wyodrębnia pewne kultury drożdży i je nazywa, czyli Saccharomyces farinosus, Saccharomyces Bayle oraz pleśniaki. W moim podejściu do ważenia piwa jopejskiego udało mi się odnaleźć w banku drożdżowym w Anglii właśnie te Saccharomyces farinosus. One zostały, bardzo ciekawa historia, znalezione we wraku, w butelce piwa jopejskiego, która została znaleziona we wraku statku handlowego w Morzu Północnym. Te mikroby wyizolowano z tej butelki, namnożono i jakby teraz w XXI wieku są dostępne skomercjalizowały się, są dostępne w sprzedaży, można je kupić. Co prawda te drożdże, one nie wywoływały fermentacji alkoholowej. O,
Piwo Europejskie według Maxa Delbrucka w ilustrowanym leksykonie piwowarskim, to on określa, iż Europejskie w Gdańsku ważono tylko w zimnym okresie od września do maja. Te piwa były zacierane infuzyjnie, jak i dekokcyjnie. To może kilka słów na temat infuzji i dekokcji. Infuzyjnie, czyli cały czyli słody wraz z wodą zacierano w jednym naczyniu, następnie podnoszono temperaturę, aby później łotować, a dekokcyjnie to zacier był dzielony na pół, część była zacierana, część była podgrzewana, następnie łączono jedno z drugim. Ta metoda wydaje się być ciekawszą, chyba lepszą dla piwa nawet. I tutaj znalazłem w literaturze taki krótki przepis, aby uzyskać ten poziom cukru w brzeczce rzędu 44-55 balinga, używano około 3 ton słodu, 12 kg chmielu. No i odgotowywano wodę, odparowywano ją i dodatkowym takim systemem wczesnym było w specjalnych rynkach, które rynienkach bądź korytach, które miały dwie warstwy, przepuszczano gorącą parę, aby podnieść temperaturę i jeszcze zredukować wodę zawartą w brzetce, aby uzyskać jak najwyższy koncentrat. No, te techniki ważenia piwa europejskiego w XVIII wieku już poszły mocno do przodu. Następnie po gotowaniu napowietrzanie brzeczki odbywało się w tak zwanych chłodnikach płaskich. To były można powiedzieć tace, przez które delikatnie przepuszczano brzeczkę. Brzeczka się w tym momencie napowietrzała. To napowietrzanie miało pomóc namnażaniom się drożdży w pierwszej fazie fermentacji. W zależności od temperatury to napowietrzanie trwało od 12 do 36 godzin. Jakby elementem determinującym tą czynność było złapanie temperatury około 12 stopni, zaszczepienie drożdży. I też warto powiedzieć, iż każdą wartę piwa europejskiego dzielono na 3-4 części, aby dodać do fermentorów już zalanych piwem jopejskim. Poprawiało to na pewno fermentację. No i fermentowano przeważnie w starych szopach porośniętych pleśnią. Ściany czyszczono raz do roku, ale tylko jedną ścianę, aby te mikroby, które już żyły, pleśniaki czy też drożdże w tym miejscu, no pewnie miały szansę się dalej rozwijać, więc na pewno nie czyszczono browaru fermentowni do zera. Co tam jeszcze? No, tak jak wspomniałem, fermentory około 30-hektolitrowe ustawiano w rzędach. Przygotowanie raz do roku takiej kadzi polegało na mechanicznym ściągnięciu pewnie osadów. Następnie te fermentory wapnowano, powlekano lakierem. I w tym momencie proces rozpoczynał się od początku, no, czyli ważono rzeczkę, kondensowano ją, dobierano mikroby i fermentowano. Fermentory wypełniano do połowy, jak tutaj jest wspomniane. Też określona jest fermentacja. Do połowy dlaczego? Ponieważ rosnąca piana, nie chciano, aby ta piana zalewała cały browar. No, mówi się o tak zwanej fermentacji burzliwej około 3 tygodni, fermentacji cichej 4 tygodni. Następnie to piwo też przelewano często do beczek po winie. W dębinie dzikie drożdże wchodziły w czyliny, jeszcze dofermentowały to piwo, chociaż jak pokazują późniejsze badania, tutaj ogromną rolę grała pleśń, która zmieniała barwę i
tej pleśni też nie było, nie można było z nią przesadzić, gdy ona opadała na dół fermentora, stawała się za ciężka, to psuło to podobno smak tego piwa, więc trzeba było obserwować te pleśniaki, które zbierały się na fermentorach. I trzeba było dbać o to piwo. Po prostu tak, taka była technologia. No, tak jak wspomniałem o kadzi próżnej wcześniej, to była taka dekantacja, chodziło o odseparowanie fermentującej brzeczki od innych osadów, tak aby ten profil piwa był czystszy. W 2 lata mogło odfermentować nawet o połowę, ale o to nie chodziło w prawdziwym piwie europejskim. Generalnie już gotowe piwo ściągano z dolnej części kadzi, spod powłoki pleśniowej kranikiem. Tak jak wspomniałem, ono trafiało do 13-litrowych beczek. W tych beczkach leżakowało, w tych beczkach było wysyłane drogą morską. Też określono lepkość tego piwa takim pierwszym wiskozimetrem Englera. Czyli mimo swojej gęstości piwo było dość rzadkie i za to były odpowiedzialne mikroby oraz pleśniaki, o których się mówi. Takie już parametry techniczne trochę piwa europejskiego. Zacznijmy od pH, czyli takie dość niskie. Gęstość tego piwa, to wspomniano około 404-405 balinga. Alkohol, to akurat to jest podane w procentach wagowych, ale no, widać, nie było to mocne piwo pod kątem alkoholowym. Było to bardziej gęsty syrop, delikatnie wydaje się słodki, z gorzkim finiszem z racji dość solidnej dodatku chmielu do tego piwa. Zawartość maltozy, czyli dwucukrów, które nie są fermentowalne dla drożdży, około 25%, stąd możemy mówić pewnie o słodyczy oraz dekstryn około 12%. Badania drożdży gdańskich przeprowadził Engelhardt i Lindner. Prowadzili szeroko badania nad kilkoma rodzajami piwa japońskiego, które wywodziły się z kilku gdańskich browarów. Wyizolowano mikroby Saccharomyces anomalus hansen, inaczej Wilia anomala, które miały tą możliwość, umiejętność wytwarzania wyższej ilości alkoholu w stosunku do drożdży takich rasowych. No i podsumowanie krótkie piwa japońskiego. Rzekowało na pewno latami, było najdroższe z piw gdańskich. Ważono je w 2 wariantach. W takim wariancie mocno skondensowanej brzeczki i kolejnym takim około 30 plato, czyli to dość takie lżejsze piwo. Było używane jako przyprawa do zup, sosów, znane w Anglii jako spruce beer czy black beer. A początek tego piwa, tak jak wspomniałem, to jest brunszwicki Schiffsmumme, czyli taki okrętowy mumme. Sam Mumme był inżynierem tego piwa, wynalazł je. Myślę, że to jest ciekawy temat do badań nad piwem Mumme, aby z tymi doświadczeniami wyjść do piwa japońskiego, które właściwie już kilka browarów starało się odtworzyć tak w wersji komercyjnej. Oczywiście chapeau za te ruchy. Chociaż nie ukrywam, aby znaleźć ten smak prawdziwego piwa japońskiego, należałoby zbudować zupełnie, może nie nowy, ale nowy, stary system
system warzelniczy, aby odnieść się do historii i robić to tak jak przed wiekami. Ja wiem, że to pewnie będzie trudny temat dla sanepidu, ale cóż, widocznie ktoś musi być pierwszy, aby zbudować fermentory z drewna, aby posadzić miedziany kocioł na palenisku, chłodzić brzeczkę na tacach, o których wspomniałem, więc na pewno jest to kwestia czasu. Wiem, że wiele osób już podjęło krok i szuka tych drożdży. Ja tutaj z kolegą kilka lat temu także podjęliśmy próbę. Próbuję dalej, ale ciągle nie widać tego światełka w tunelu. Propagatoria drożdży, fermentu mobile. Też wiem, że szuka swoich lambic genesis. No nic, ja myślę, że wspólną pracą i wspólnymi doświadczeniami w końcu uda się odzorować to piwo w takiej formie, jak było ważone przed wiekami. No w końcu to jest takie nasze wspólne dobro, wspólne dziedzictwo gdańskie. No, właściwie to tyle. Czy mają może Państwo pytania? Proszę uprzejmie. Powiem, że jak się ma chmiel do ważenia piwa w ogóle, w szczególności gdańskie, to tylko europejskie, czy ten chmiel? Tak, chmiel są. No okej, okay. W ogóle, ale w szczególności do gdańskiego. Czy tylko europejskie, czy inne też miały w sobie ten chmiel i po co się go dodaje? Dwa. Czy dobrze zrozumiałam, że receptura europejskiego jest już znana, są to jest tylko kwestia technicznych możliwości? Receptura jest jakby mikroby odpowiedzialne za fermentację są znane. No i to jest tylko kwestia, tak jak wspomniałem, stworzenia systemu warzywnego taki jak był przed wiekami, a chmiel dodawano z kilku względów. No, przede wszystkim dodawał walor smakowy. Chmiel jest także naturalnym konserwantem dla piwa, więc im więcej chmielu w piwie, tym dłuższa jego trwałość. Nie znano wtedy pasteryzacji. No i chmiel kiedyś rósł na potęgę, więc jest tak, że używano go, uważam, gdzie można było, to używano chmielu. Wcześniej były tak zwane gruity, które to używano ziół, aby uzyskać goryczkę. No, później, w późniejszych latach pokazał się chmiel, który do tej pory odpowiada za walory smakowe, zapachowe, goryczkowe. Więc to jest takie sprzymierzenie z piwowarów. Ja uwielbiam chmiel, uwielbiam chmielić. Te miejsce, które Pan pokazywał, wykopaliska, to jest zostało zasypane? Czy? Teraz nie wiem, co się z tym stało. Nie zdziwiłbym się, jakby coś tam zostało wbudowane w tym miejscu. No, ale to jest jedyne znane, jest Panu gdzieś w Gdańsku? Tak, jedyne miejsce, gdzie... Duma i Chluba, 500 browarów, a potem zasypaliśmy jedyne. No już później sytuacja browarnictwa była... Ale nie, to mówię, a to co teraz było, to zostało zniszczone, tak? Wie Pan, nie jestem pewien, musiałbym sprawdzić. A sama nazwa jeszcze ta jopejskie, bo to jest tak, tak, że gdzieś czytałem, że to jednak od jopki, czyli od łyżki, którą zbierało się ten korzuch. No też słyszałem taką teorię, jednak tutaj z łaciny też wyprowadzono tą nazwę, chociaż jopka nazwę, tak. Ale od niemieckiego jopejskiego jopen? Jopet, czyli płaszcz, korzuch, okrycie. I myślę, że nawiązywano tutaj właśnie do tego płaszcza pleśni, które rosły na fermentorach. Jeszcze widziałem, pan miał pytanie? Maria Miesiński, ostatni szef utrzymania ruchu Browaru Gdańskiego. Bardzo miło. Ciekawostek jest to, że mieszka jeszcze w Gdańsku jeden z najlepszych piwowarów Polski Północnej, pan Iwanowicz, lat 80 parę. Myślałem, że może go gdzieś tam tutaj zaprosił do tego spotkania. Ja, myśli pan o panu Lucjanie? O Lucjanie. No, Lucjan w zeszłym roku niestety już marzy w innym wymiarze. Tak, i o tym zupełnie nie wiedzieliśmy też, my z Browaru, nie? No tak. Pan Adamski,
Nie, z panem Lucjanem rozmawialiśmy na temat współpracy, ale już niestety kilka lat temu, już dwa lata temu, no, kondycja zdrowotna już nie pozwalała za bardzo. Z tych informacji, które były w browarze, to mówiono, że ostatnio europejskie produkowano w Nowym Porcie, w Gdańsku, że najdłużej. Tak, w browarze Fischera. Tak, że tam dopiero produkowano. Najdłużej jak tylko, bo jeszcze w XIX wieku. Tak, na początku XIX wieku te odmiany już były takie bardziej... No, nie jestem pewien, czy akurat to były te początki piwa europejskiego, czy później jakby komercjalizacja tego trunku nie poszła za daleko i no, jakby pod tą nazwą funkcjonowało zupełnie inne piwo, które gdzieś tam w świadomości konsumentów pozostało. To są zupełnie inne ilości, które już zaczęto produkować w XIX wieku, kiedy powstały ogromne komercyjne. Teraz, proszę pana, z tych naszych dyskusji to było też, wynikało to, że piwo w Gdańsku traktowano nie jako napój przede wszystkim ze względu na alkohol, na przyjemność, tylko to był środek zapobiegania, proszę pana, zarazu. No, na pewno to był główny motyw, dla którego w tych umowach zawieranych z pracownikami obiecywano im piwo, żeby oni nie pili tej brudnej wody, która była w piesie. Tak, ale w tych kontraktach rzeczywiście te piwa, którymi raczono swoich pracowników, były to takie piwo stołowe, tafel, bir, mniej więcej to wpisywano w kontrakty, takie najbardziej pospolite piwa, chociaż no to był taki piwo jako super jedzenie, no, przez kaloryczne swoją wyższą, no, także można było się tym najeść. No. Jasne, dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeśli ktoś chce nalepek z piwa gdańskich, to mam tutaj kilkadziesiąt przynajmniej, gdyby ktoś jeszcze kolekcjonował. Nie? Oryginalne nawet, nie? Nowe w sensie nieużywane. No dobrze, to dziękuję państwu uprzejmie, przepraszam za moją tremę, ale no, pierwsze moje takie wystąpienie u nas na scenie właściwie. Dobrze, proszę. Dziękuję. Mam nadzieję, że ta godzina dla państwa nie była stracona. Jeszcze raz dziękuję.